Myślę, że ostatnia sytuacja, spotkanie jest najlepszym podsumowaniem dzisiejszego meczu. Nie trafiamy dwukrotnie praktycznie do pustej bramki, gdzie tych sytuacji dzisiaj, szczególnie w drugiej połowie, można było mnożyć. Uważam, że stworzyliśmy, no co mnie powiedział teraz, nie będzie to miało większego znaczenia, ale oceniając mecz i jakby miał go podsumować tak, jak rzeczywiście wyglądał, to uważam, że początek meczu, myślę, że 15-18 minut wyrównane. Mieliśmy bardzo dobrą sytuację. Sam na sam Szymona Kiebzaka nie trafiamy. Później po rzucie wolnym dośrodkowanie naszych dwóch zawodników praktycznie na zero nie trafiamy. Przeciwnik do przerwy wynik jest bezbramkowy. Tak jak powiedziałem, myślę, że od 20 minuty byliśmy zespołem lepszym, mieliśmy więcej piłkę. Uważam, że kontrolowaliśmy to spotkanie. W drugiej połowie mecz się rozpoczyna tak, że nasza przewaga się cały czas powiększała, a paradoksalnie to przeciwnik zdobył bramkę po uderzeniu sprzed pola karnego. Następnie wprowadzamy kolejnego napastnika, gonimy wynik, tworzymy znowu sytuację, strzelamy bramkę na 1-1 i później chcemy zagrać o pełną pulę tutaj. Ale niestety w 90. bodajże drugiej minucie meczu po niezebranej drugiej piłce i po podaniu prostopadłym tracimy bramkę na 2-1. I tak jak powiedziałem już na samym początku mojej wypowiedzi, jeszcze w ostatnim stałym fragmencie, bo bodajże po bramce jeszcze mieliśmy dwa dogodne i obu było zagrożenie, mieliśmy sytuację, no kto widział albo będzie, mówię na skrócie, na nagraniu, no to mówię, no lepszej mieć nie można. Po prostu lepszej sytuacji mieć nie można. Wiadomo, że teraz będzie ocena taka jak przez pryzmat wyniku i jest to gdzieś normalne, ale my ze swojej strony jako przede wszystkim jako sztab musimy ten mecz ocenić po piłkarsku i uczciwie trzeba powiedzieć, że sytuacji mieliśmy dzisiaj zdecydowanie więcej, ale co z tego, jak mecz finalnie przegrywamy. Ja gratuluję tutaj Skrze i wiem, w jakiej są sytuacji. Niestety piłka po raz kolejny uczy nas ogromnej pokory takiej, bo nie przypuszczałbym, że po takim scenariuszu, że tak mecz będzie wyglądał, ten mecz będzie dla nas po prostu dzisiaj przegrany. Także jeszcze raz gratulacje dla Skry. My mamy teraz 2 tygodnie, uważam, jeszcze cięższej pracy, bo kolejny przeciwnik też będzie, znaczy też będzie, no będzie trudny, bo jedziemy do Krakowa grać z Wieczystą, ale mówię, pokazała dzisiaj boisko pokazało, że wszystko jest w piłce możliwe i tyle. Także my będziemy przez te 2 tygodnie pracować, przygotować się do meczu Wieczystej. Miałem nadzieję, że w innych nastrojach, ale trudno, trzeba zaakceptować, sytuacja taka jest i tyle. Dziękuję. Mecz toczony był na dużej intensywności. Spodziewał się pan takiego meczu, czy Skra w jakiś sposób was zaskoczyła? Nie, jeżeli chodzi o ustawienie, jeżeli chodzi o intensywność, oglądaliśmy Skrę na żywo. Nie zaskoczyła. Uważałem, że no tutaj zespół chce grać Skrę odważnie i tak pokazał. Natomiast my też byliśmy na to przygotowani, przełamywaliśmy ten pressing Skry, mieliśmy to przygotowane, no ale to mówię, nie chcę dłużej za dużo mówić, Skra nas niczym nie zaskoczyła, Skra po prostu wygrała dzisiaj mecz, strzeliła jedną bramkę więcej i tyle. Natomiast mówię, jeżeli chodzi o liczbę stworzonych sytuacji, to myślę, że no tu każdy obecny na tym obiekcie widział, że jak ten mecz przebiegał. No. Także Skra nas niczym nie zaskoczyła, ale po prostu wykorzystała swoje szanse. Tyle. Mam jakieś pytania z sali? Nie, jedno pytanie. Pamiętam, że 7 kolejek to jest czas na jakieś takie pierwsze podsumowanie. Ja chciałem zapytać, jak pan ocenia ten dorobek 8 punktów na ten moment i o co możecie tak realnie w tym sezonie zagrać? Jaki cel został ustawiony? Czy 6 to jest coś takiego optymalnego? No, uważam, że nie jesteśmy zadowoleni absolutnie z dorobku punktowego przez pryzmat dzisiejszego meczu, przez pryzmat meczu z Elblągiem, gdzie uważam, byliśmy zespołami zdecydowanie, albo inaczej, byliśmy zespołami, które stworzyły zdecydowanie więcej sytuacji i te mecze powinniśmy punktować
zdobyć po prostu w tych dwóch meczach 6 punktów i odbiór byłby inny, a zdobywamy w tych dwóch meczach, co powiedziałem, z tymi rywalami 1 punkt. I nie można być zadowolony. Uważam, że stać nas było na więcej. Stać nas było na więcej po tych 7 kolejkach, bo uważam, że no tak trzeba realnie ocenić. O co będziemy grać? Po 7 kolejkach nie chciałbym mówić. Myślę, że jak zagramy z każdym z tej ligi, czyli po jednej rundzie, będzie można realnie ocenić, bo mówię, dzisiaj też zerknąłem na wyniki i tu widać, że każdy z każdym może wygrać i tak naprawdę dyspozycja tygodnia i dnia decyduje o tym, o co możemy grać i co tydzień się to zmienia. Pewnie jeżeli byłby dzisiaj wynik inny, powiedziałbym, że chcemy się zaczepić w górnej części tabeli i grać, spróbować zawalczyć o szóstkę, ale mówię, chcąc grać o takie cele, trzeba takie mecze po prostu jak dzisiaj wygrywać. Dobry wieczór, trenerze, Oskar Płotyński, Często Sportowa.pl. Jak wiemy, w Jastrzębiu przebywa na pojeżdżaniu z Rakowa Kacper Masiak. Jak trener oceni talent tego zawodnika? Jak do tej pory prezentuje się i w treningach, i meczach? Co trener może powiedzieć na ten temat? No Kacper do nas dołączył już w czasie trwania ligi. Szukaliśmy zawodnika na pozycję numer 10, mobilnego, dobrze atakującego przestrzeń z szybkością i Kacper, mówię, gdzieś spełnia te wymagania. Dzisiaj byliśmy w ataku pozycyjnym, więcej, mieliśmy częściej piłkę, więc postawiliśmy tutaj dzisiaj, jeżeli chodzi o zmianę, na Farida Aliego. Natomiast Kacpera oceniam do tej pory pozytywnie, dobrze pracuje. Jakby to, co widzieliśmy przygotowując to wypożyczenie, czy to się gdzieś potwierdza, rywalizuje i tyle. Myślę, że tych szans będzie dostawał w przebiegu całej rundy czy całego sezonu sporo, bo jest to chłopak z dużym potencjałem. Dziękuję. Mam jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję Państwu. Dziękuję. No zdecydowanie gratulacje dla wszystkich chłopców i dla sztabu za zwycięstwo dzisiaj w trudnych okolicznościach, takich ciężkich, bym powiedział, najtrudniejszych, jakie mogą być, że ten wynik się ważył do ostatniej chwili, do ostatniej akcji. Dzisiaj byłem bardzo zadowolony z postawy zespołu, z takiego nastawienia mentalnego i z charakteru drużyny do gry ogólnie w piłkę i w ataku i w obronie. Zebraliśmy dzisiaj kilka żółtych kartek w końcu, gdzie to też świadczy o tym, że zespół po prostu no bardzo chciał i bardzo mu na tym zależało, żeby te punkty w Częstochowie zostały. Mecz sam sobie myślę, że mógł się podobać. Pod jedną i pod drugą bramką dużo sytuacji bramkowych. Wydaje mi się, że też przy sytuacji 2-0, gdzie Piotrek Nocoń uderzył nad bramką, ten mecz mógłby się już zakończyć, ale też trzeba docenić klasę przeciwnika, bo tak samo stworzył sobie dobre sytuacje bramkowe dzisiaj. I mówię, ja jestem zadowolony po prostu z tego, że zdobywamy 3 punkty. Patrząc na tabelę, no jest to wbrew jakiejkolwiek logice, mamy minus 1 po tym, jak wygraliśmy 2 mecze. Więc też to, co staram się tłumaczyć zawodnikom, że tak naprawdę w tabelę na razie nie powinniśmy w ogóle patrzeć, tylko powinniśmy doceniać to, co robimy do tej pory. Po 30 jednostkach treningowych tak naprawdę mamy zgromadzonych 6 punktów i gdybyśmy ujemnych punktów nie mieli, to byśmy byli dzisiaj pewnie na miejscu barażowym lub gdzieś przy barażowym i byśmy troszeczkę inaczej patrzyli ogólnie na ten sezon. Trzeba brać to, co jest. Punkty zostają dzisiaj w Częstochowie. Ja jestem, mówię, zadowolony z tego, jak dzisiaj zespół przede wszystkim mentalnie funkcjonował na boisku, bo wiadomo, że każdego dnia jeszcze musimy się poprawiać i musimy panować trochę lepiej nad meczem i szczególnie w fazie defensywy, gdzie musimy się dobrze bronić, organizować, wygrywać pojedynki. No musimy być po prostu lepsi, ale no wierzę w to, że po prostu no, ta ciężka praca gdzieś na pewno się z przyszłości obroni. Tak jak trener wspomniał, odnieśliśmy zwycięstwo w trudnym meczu. Czy takie zwycięstwa w pewien sposób budują, jeszcze bardziej konsolidują drużynę? Zdecydowanie. No, myślę, że dobra drużyna potrzebuje różnych doświadczeń też łatwych meczów, ale też zdecydowanie tych trudnych momentów, gdzie trzeba wybić piłkę z linii bramkowej w ostatniej sekundzie, gdzie trzeba, nie wiem, wrócić, mimo że nie masz sił. To są momenty, które naprawdę konsolidują zespół i mam wrażenie, że taki mecz był nam bardzo potrzebny, gdzie no, w trudnych okolicznościach te 3 punkty zdobywamy. Dziękuję. Mam jakieś pytania z sali? To ja miałbym jedno, czy myśli trener, że właśnie po takim meczu jak dzisiaj, przede wszystkim w zwycięstwie, ale w takich okolicznościach, ta drużyna tak naprawdę wewnętrznie wierzy, że to utrzymanie jest
realne, a nie tylko gdzieś takim ogólnikiem, o którym trzeba mówić? No, z całą pewnością. No po to trenujemy każdego dnia, żeby no, ten weekend był dla nas przyjemny i można zagrać piękny mecz, można zagrać kapitalne utrzymanie piłki, dominację totalną i przegrać na koniec. No dzisiaj my wygrywamy i wydaje mi się, że tak, że odpowiadając tutaj na pana pytanie, zdecydowanie no, chłopcy mogą uwierzyć w to, co robimy na co dzień, bo mówię, wygrywamy drugie spotkanie. Świt z Kolwin, to pójdziecie za ciosem? Chcemy, na pewno gramy kolejny mecz. Myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, w dobrej formie i no, idziemy na wyjazd po to, żeby przywieźć 3 punkty. Mamy jeszcze jakieś pytania? W takim razie dziękuję i do zobaczenia za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo.